narodów amunicji. Mogą strzelić 10 razy więcej, a stolicy naszej i tak nie dostaną. Pomoc obiecana nadejdzie lada dzień. Anglia słyszy nas i nie opuści. Nie walczymy sami. A zresztą, choćbym i ja zginął, i zginęło wielu, walkę trzeba prowadzić aż do końca. Starszy go dawać! Oklasków też nie trzeba! Żądamy amunicji! Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belwedek, które są metodami bandyckimi. Historia pod tym względem jest nieubłagana. To nic, że dzisiaj zrujnują Warszawę. Rujnowali kiedyś Warszawę inni, ona się odbuduje, ale to, że metodami takimi rujnuje się,
którego historia Niemcom nie przebaczy.